Ohio, jestem to Silko, a to jest pierwszy odcinek serii opowiadającej o serialach, filmach i anime, być może kiedyś i książkach, które polecam jako warte obejrzenia czy przeczytania. Jest to moje subiektywne odczucie, dlatego każdy ma inny gust i nie musi uznawać tych filmów czy seriali jako najlepsze. Ale akurat te w tym pierwszym odcinku będę chciał polecić, jako iż część z nich jest dostępna w telewizji polskiej, na przykład na TV4 czy Pulsie, ponieważ te kanały akurat emitują dwa seriale z tych zawartych tutaj. Na pierwszy ogień idzie Revolution. Jest to serial opowiadający o grupie ludzi umiejscowionej w świecie postapokaliptycznym, kiedy to coś przestało działać i nagle na Ziemi nie ma kompletnie prądu. Żadne maszyny nie działają, nawet silniki spalinowe za bardzo chyba nie chcą jeszcze działać i ludzie muszą sobie z tym poradzić. Jest grupka osób, która mieszka w jakimś tam osadzie. No i okazuje się, że milicja, która sprawuje jakby władzę w danym okręgu, chce jakiejś informacji od ojca rodziny. No i przyjechali po niego i na tym zaczyna się cały bieg wydarzeń, kiedy to syn zostaje zabrany i siostra musi go uratować, odnaleźć wujka, który jest dobry w zabijaniu i akcja toczy się właśnie pod tym kątem, że idą i chcą go odbić z rąk milicji. Ameryka jest podzielona właśnie w tym momencie na kilka stanów, w którym rządzą różne ugrupowania. W jednym właśnie jest, tak jak wspomniałem, milicja generała Monroe, w innym stanie jest jakaś inna władza i każdy ze stanów walczy ze sobą. Jest sposób na odzyskanie tego prądu i dlatego generał Monroe próbuje się dowiedzieć jak i wykorzystać tą energię do własnych celów, by przejąć władzę nad całymi stanami. W tym przypadku nasi bohaterowie muszą przeżyć, muszą uciekać, by nie dopuścić do tego, by taki generał, który jest bezwzględny dla wszystkich, dostał w łapy ten artefakt, czy coś, możemy to tak nazwać, który daje możliwość posiadania prądu. I na tym skupia się ten serial. Jest dość ciekawy. Są sceny walki, różne, jak to nazwać, ciekawe sceny, po prostu wiele tam relacji międzyludzkich i opowieść o tym, jak może wyglądać świat, kiedy na przykład zabraknie najważniejszej rzeczy, czyli prądu. Jak byśmy sobie poradzili, kiedy by nam właśnie tego prądu zabrakło. Nie mamy dostępu do niczego kompletnie, do żadnych technologii, do komputerów, do internetu już tym bardziej. A jeśli mowa o internecie, w tym serialu jest również jedną z głównych postaci, gość, który jest związany z internetem, z komputerami. Okej, to by było na tyle. Przechodzimy do następnej części. Drugi na mojej liście nie jest film ani serial, lecz anime. Anime o nazwie Atak na Tytanów. Atak Tytanów. Można to różnie przetłumaczyć. O co chodzi w tym anime? Anime opowiada o dwójce lub trójce, zależy jak na to spojrzeć, dzieci, które żyją w mieście otoczonym trzema murami, chroniącymi ich przed tak zwanymi tytułowymi tytanami. Tytani są to ludzie wielkości 10-5 metrów, którzy za cel mają tylko i wyłącznie pożeranie
tych normalnych ludzi, czyli właśnie zwykłych żyjących w tym mieście. I do życia niepotrzebni im są. Nie jest potrzebne im pożywienie ani nic innego. Po prostu tak jakby dla hobby zabijają ludzi, tych małych. No dobrze, nie nazywajmy tytanów ludźmi, bo troszeczkę to głupio wychodzi. I mieszkańcy tego miasta, otoczonymi tymi trzema murami, myślą, że są bezpieczni, gdy nagle 50-metrowy tytan, wyglądający zupełnie inaczej niż pozostali, wyglądający troszeczkę jak kupa mięśni, rozwala bramę i do miasta wbijają się tytany 5-10-metrowe i zaczynają pożerać wszystkich mieszkańców pierwszej strefy, ponieważ druga strefa jest oddzielona kolejnym murem. I ci mieszkańcy tego miasta nagle zdają sobie sprawę, że nie są tak bezpieczni, jak im się wydawało. Powstają kolejne grupy, by walczyć z tytanami. No i mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani z pierwszej strefy do drugiej, pożerają większe ilości jedzenia i trzeba coś z tym również zrobić. No i próbuje się stworzyć oddział, który pokona te tytany, ale nie jest to tak łatwe, jak się wydaje. Nasz główny bohater w pewnym momencie wydaje się, że ginie, ale tak naprawdę nie będzie. On również ma swoje tajemnice, które w pewnym momencie będzie próbował odkryć. I w pierwszym jakby sezonie tego serialu anime nie jest to wszystko do końca wyjaśnione, ponieważ kończy się dość dziwnie. I moim zdaniem nie wyjaśnia za bardzo niczego. Jest to tak jakby opowieść o tym, jak on żył przez pierwsze kilka lat, kiedy od dzieciaka, który marzył o tym, by zostać zwiadowcą, nagle tym zwiadowcą zostaje przez trening i wyrusza do walki z tytanami, odkrywa swoje nowe moce i nie dowiaduje się, skąd je ma i jak ich używać. I to być może zostanie wyjaśnione w następnych sezonach, jeżeli będą. Anime być może nie jest jakieś powalające, ale wydaje się na dość ciekawe i nieszablonowe. Ponieważ jak do tej pory chyba takiego anime jeszcze nie widziałem. I zawsze tam było na końcu wyjaśnione, dlaczego, przez kogo, jak, w jakim celu coś się stało. A tutaj właśnie nie. Dlatego bardzo fajne anime, polecam. No chyba to tyle. Zaraz przejdziemy do następnej części, gdzie będzie kolejny serial. Następnym, czyli drugim serialem w tym zestawieniu jest serial o nazwie Arrow. Opowiada on o losach chłopaka, który płynął na rejs z ojcem i jego statek zatonął. Nie ma go przez 5 lat w swoim ojczystym mieście. Uważany jest za zmarłego. I nagle zostaje odnaleziony, powraca do tego miasta z nową wiedzą, z tym, co się w tym mieście dzieje i w przebraniu ucznika próbuje zapanować nad miastem, zrobić w nim porządek, czyli tak zwany bohater. Takim jak był Batman czy Spider-Man. Tutaj jest to Arrow, czyli strzelec. Chodzi z łukiem, ma listę
ludzi, którzy są winni coś miastu, którzy próbują doprowadzić do upadku to miasto, wyzyskują ludzi i stara się, by ich powstrzymać. I ogólnie na tym ten serial polega. Opowieści o bohaterze, które ogólnie chyba są dość często oglądane. Co więcej w tym serialu? No chyba nic. Po prostu warto go obejrzeć. Jako iż to jest taka historia o innym bohaterze niż Kapitan Ameryka czy Batman. Albo Iron Man. On tutaj nie ma zbroi, jest zwykłym człowiekiem, który ma swoje problemy. Ale jak każdy bohater musi porzucić w pewien sposób rodzinę i ją ranić, by nie oberwali, nie zginęli, czy coś w tym stylu. Okej, przechodzimy do filmu. Jak już wcześniej wspomniałem, teraz będzie film. Film nosi nazwę Pacific Rim. Jest on produkcji amerykańskiej, reżyserem Guillermo del Toro. Bardzo ciekawy film, opowiadający o potworach, które wychodzą z morza i atakują ludzi, jak również grupie żołnierzy sterującej ogromnymi robotami, tak jakby Tytanami z na przykład Titanfalla. I mają za zadanie walczyć z tymi potworami. Jest to takie bardzo widowiskowe film, widowiskowy film akcji. I no co to zresztą mówić? Po prostu mamy bohaterów, którzy muszą razem współpracować, by sterować tym ogromnym robotem. I walczą z potworami wychodzącymi z morza. Jak również próbują znaleźć sposób na to, by ich powstrzymać. Więcej w tym filmie chyba żadnych takich historii nie ma. Jedynie to, co przeżywają nasi bohaterowie. Jeden traci brata podczas jednej akcji i nie chce wracać do tego, co było. A główna bohaterka ma również swoje przeżycia, których się boi. I to prowadzi do różnych ciekawych scen. Okay.
jako żyję do święta, ja chciałem to wypuścić przed świętami, żeby było wiadomo, co można obejrzeć w wolnym czasie. Dlatego życzę wszystkim wesołych świąt, smacznego jajka. Pozdrawiam. Cześć.